Dzień, dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto kolejne spotkanie w Lords of the Fallen. Tak więc dzisiaj prawdopodobnie dokończymy zwiedzanie tej całej świątynki. Miejmy nadzieję, że wraz z nią, no nie wiem, tego wszystkiego, po prostu jakaś tam, nie wiem, będzie konkluzja większa fabuły czy coś. Bo nie będę ukrywał, nie wiem, że wspominałem, wiem ile jest konkretnie bossów, nie wiem jacy, żeby nie było. Ale łącznie czeka nas spotkanie z 10 oponentami, więc mamy ze sobą chyba połowę gry mniej więcej. Jeśli nie mylę, piątkę, o ile nie lepiej już mamy załatwioną. Ale nie będę mówił, że pamiętam, że nie pamiętam czy coś. Okej, jakieś tam inne rzeczy, nie zwróciłem uwagi co to było. Poza tym, że jakiś wielki miecz o nazwie Kodeks, okruchy i runy. Dobra. Zobaczmy teraz szybko tylko, co to za wielki miecz o nazwie Kodeks. Czy on jest jakiś fajny, czy nie? Trzy runy. Nieźle. Nieźle całkiem. No ale niestety, jako że gramy księdzem, to raczej nie ma szans na to, żebyśmy tego użyli. Dobra, nie machaj, głupi harkynie. Tym młotkiem tylko idziemy. Dobra. Ostatnio, jak pamiętacie, w sumie mieliśmy spotkanie z infiltratorem. Dziś natomiast chciałbym właśnie, można powiedzieć, spokojnie pozwiedzać wszystko, co nas tutaj czeka. Ej, nie wiem jak to wyjdzie. Oczywiście tam dalej zamknięte, co sugeruje, że albo lokacje w ten sposób ograniczyli, bo nie zrobili tam niczego. Albo tu będziemy jeszcze wracać. Ten dalej wrzeszczy, tutaj było przejście dalej, czy jak, bo już nie pamiętam. Tak, są te dwa przejścia. Jak ja mogłem o nich zapomnieć? Dobra. Okej, na spokojnie. Jakaś skrzynka. Duży pajak. Super. Bieraj, zanim cię to zabije. I zarozumiałość kostur. Może nie wiem, jakiś kostur w końcu fajny pod wiarę. Ej, dobra, gdzie to jest? Może to znajdę. Przynajmniej mam taką nadzieję. I uwaga, uwaga, zarozumiałość. Zręczność, oczywiście, bo jakby inaczej. No cóż. Dobra. Nie będę ukrywał, trochę mi się znudził ten młot liczony, coś fajnego, mocnego, ale jako że nie ma co, zostajemy przy dziedzictwie. Nie kapłanie, dziedzictwie. Dobra. I paja. Oczywiście się zatrułem, zbijając to jajko, ale coś tam będę tym przejmował jakoś wielce i... No nieźle. No okej, może umarłem, ale... Przynajmniej odkryłem jedną rzecz. Prawdopodobnie ten strzał z rękawicy regeneruje życie. Fajne, fajne, nie ukrywam. Nie powiem, żeby to było najlepsze czy najgorsze, ale fajne. Tyle to mogę szczerze powiedzieć bez zbędnych sergieli. Oczywiście skrzypiące krzesło jak zwykle. Nie będę ukrywał, próbował wszystkiego co się da, żeby przestało skrzypić, ale nie, ono dalej swoje. Dobra. A, super, teraz jeszcze dwa. Szkoda, jak ja nie lubię tych pajaków. I nie wiem, czy zdecydowanie będziemy potrzebować czegoś szybszego, jeśli mamy ich wyeliminować. Dobra. Kostur ma. Tutaj mamy. Gdzie to jest? Szybkość taku 100, 110. Dobra, trudno. Trochę słabsze, ale mam nadzieję, że to. Zdecydowanie wyższa szybkość pomoże nam zwyciężyć się nad tymi głupimi pająkami. Dobra. Oczywiście najpierw trzeba będzie odzyskać moje 2000 expo. Szkoda byłoby to tak po prostu stracić. Okej. Aha. Dobra, nie liczymy, ten kostur wydaje mi się nawet mocniejszy niż to
co miałem wcześniej dostępne. Dobra, szybko schronienie, żeby przeżyć i powinno być dobrze. Dobra, nawet jeśli to jest zły wybór, to mówiąc szczerze, zostanę trochę przy tym. I uwaga, uwaga, notatka czy... Nie, tabliczka. Ej, no dobra. Nie wiem, co to ma być, ale raczej to nie jest nic bezpiecznego. Ale warto będzie tu pozwiedzać, bo już widzę skrzynkę jakąś. A ja lubię skrzynki. Dobra. Otwieraj Harkin. Czy Harkin dalej nie wiem. Uwaga, uwaga. Gryf. Nie wiem w sumie, czego tutaj szukam. W tym miejscu, poza tymi wszystkimi znajdźkami. Okej. Okej. Dobra. Tam widziałem tą właśnie tą znajdźkę, do niej jak doskoczyć. Okej. Dobra, widzę. Dobrze, nie spadło. Nie spadł nam jełop jeden. Okruch odporności na ogień. Serio, to tyle? Nie będę ukrył, mocno się zawiodłem. I... co? Serio? Co ci nas tu wyrzuciło? Ciekawe, że wcześniej nie zauważyłem tego miejsca. Dobra. Ale nie przejmując się tym wszystkim, to wracamy. Mamy jeszcze w sumie jedno miejsce do zwiedzania, więc... no. Okej. Okay. Tajemnica pająków rozwiązana. Zgadza się, że w sumie nie. No przestań wrzeszczeć, ty jełopie jeden. To już było. Nic ciekawego. Dobra. Okej. Okay. Muszę znać oczywiście jego serce, bo bez tego to go nigdy nie pokonam. Na całe szczęście łatwo było je zlokalizować po tym, jak on się zaczął leczyć. I po raz kolejny powtórzę to, co już mówiłem milion razy, ale wydaje mi się, że ten kostur naprawdę jest jakoś dziwnie mocniejszy niż to, co miałem wcześniej. Może to ta szybkość, nie wiem. Ale co by to nie było, ok, fajnie. Fajnie, że po prostu jakkolwiek sobie z tym wszystkim radzę. Dobra, wajchę i wajchę. I co my tam mamy? Quick, take him out of here. What are you doing here? We saw this shining door while running from the Rogar, so we jumped in. Could there be anything worse? We can't get back. We're trapped. You escaped the Rogar and came here. Then how on earth could we know where it would take us? You better leave. Well, we were on our way to the tower by the bridge, the one on the right. We thought we'd hide there, but there's a powerful demon guarding it. I'll see what I can do. Thank you. Oh! Dobra. To jest jakiś... Serio, to jest... tutaj? Wow. Leave me! You returned. Dobra, zobaczmy w ogóle, coś ci stało tam gościowi. If he doesn't get any medicine, please, you must... A dobra, masz miksturę. That should do the job for now. Teraz utrować drogę do jakiejś wieży. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale dobra. Jakoś sobie poradzimy. O, proszę. Z
dostałem kontrę od potwora. Dobra, mniejsza z tym. Gdybym jeszcze dokładnie wiedział, co mam zrobić, to może byłoby fajnie, no ale mówię. Niestety nie wiem. Poza tym, chcieli jakąś drogę do wieży utorować, więc prawdopodobnie to jest moja jedna podpowiedź, co mam zrobić. Muszę odnaleźć tą wieżę, co... no cóż... Pewnie zamiast tego znajdę milion innych rzeczy. Ale dobra. A no oczywiście, musiał mnie ubić, jakby inaczej. Dobra. Spokojnie. Musi mi się to i tak udać jakkolwiek. Nie będzie aż tak źle, na pewno. Ja najłatwiej będzie w sumie chyba wybić wszystkich wrogów jak lezie i... Potem jak się ich pozbędziemy wszystkich bez wyjątku, to... Najprościej w świecie potem do nich, do tamtych wrócić i powiedzieć im, że tak, jest droga wolna. Oczywiście o ile chodzi o jakichś tutaj wrogów czy coś, jak mówiłem, do jakiejś wieży, ale nie do końca wiem, gdzie jest ta wieża nawet. I wiecie co? Jako, że mam tutaj tego dziwnego maga, wydaje mi się, że tak bezpieczniejszym wyborem będzie ta kosa. Jakkolwiek ona nie byłaby może gorszą bronią znacznie. Tak po prostu czuję, że przeciwko magowi może być najlepszym wyborem, jaki mamy dostępny. Bo właśnie moje doświadczenie podpowiada, że on może być mocno odporny na magię, więc... Właśnie. Magiem graczy nie wykończymy. Zarówno kostury, jak i młot są mocno magiczne. Ale ta kosa, która jest traktowana jako siekiera, nie powinna mieć z nim problemów najmniejszych. Okej. Zrzucam oczywiście tu coś. I właśnie o tym mówiłem. Jest po prostu odporny na magię. Można było się spodziewać, nie ukrywam, ale no... Tak się jak wielkie zaskoczenie. Okej, czyli jeszcze tutaj będziemy powracać kiedyś. Zdecydowanie, skoro są portale, których jeszcze nie da się otworzyć teraz. Miejsca te wszystkie poblokowane. Dobra. Ale co, ja się tym będę przejmował teraz. Aż to spróbujmy wybić, jak mówiłem, wszystkich wrogów, którzy są w tej lokacji. Może to coś jakoś pomoże im. Przy okazji też może oddać ten kryształ tam całemu, jak mu tam było, no... temu drun. A, ta, oczywiście jeszcze. Pominam jednego strzelca, to będzie idealnie trafił tak, żebym był wiecznie podpalony. Ej, standard gier. I śmierć. Nie. Po prostu nie. Zajmę się tym wszystkim kiedyś, okej, fajnie. Albo i nie, w sumie nawet nie wiem. Ale w pierwszej kolejności zdecydowanie muszę po prostu... No to dalej pójść z fabułą, bo nie ma co zwlekać z tym wszystkim. Jak mówiłem, ty wszystko sugeruje, jakbym miał jeszcze kiedyś powrócić. Co? Wtedy się zajmę resztą. I ewentualnie, nawet jeśli ja nie będę wiedział, to ktoś na pewno podpowie. Bo akurat do tego już przywykłem, że czy tego chcę, czy nie, zawsze dostanę podpowiedzi, wsparcie i inne takie rzeczy. Jak mówiłem, nawet jeśli tego nie chcę, czy nie potrzebuję, bo wiem, co robię, tylko dajmy to. No, nie do końca pamiętam, gdzie, co i jak, że tak nazwę. Ale dobra, mniejsza z tym. Dziwny tekst jak zwykle, okej. No, okej.
Jeśli będę potrzebował pomocy z runami, to jest do mojej dyspozycji, standardowo. Na razie tym można nie będę zajmował. Po prostu... Nie ukrywam, najchętniej bym zajął się tym wszystkim. Jak już będę wiedział, jakich run potrzebuję i kiedy w ogóle potrzebował, bo nawet co moment... Nie za bardzo to w ogóle jest tak, że czegokolwiek potrzebuję. Bo proszę, co bym nie nosił, i tak nie ma to miejsca. Rękawice dalej uważam, że taką dosyć słabia, że tak to nazwę dziwnie. Inaczej mówiąc, no bezużyteczna. Jakbym nie chciał, żeby była przydatna, tak no niestety. Nie jestem w stanie jej do użyteczności doprowadzić na obecnym etapie gry. Dobra. I co my tu mamy? It is too late. I guess this. What happened here? No, dawaj, gadaj. There's an ancient path which leads to the cellar of the citadel. I did not make it. The others jumped into the open pathway. You were on the other side. Teraz powinien do katakumb iść dopiero. I stopped the Rogar attacks. So there's still hope. You have to tell Antanas. Maybe then he will stop doing these. What? Go through catacombs. Antanas, you see. I co tu mamy? Ludzki tatuaż. Okej. O, super, czyli teraz tej przeciwnicy się zalęgli. Normalnie czuję się jak w katakumbach. Nie ukrywam. Jak mówię, już tam byłem, więc to takie wielkie... różnica dla mnie nie będzie, ale... Teraz chyba właśnie wiem już... o co chodziło, mówiąc, że jeszcze do katakumby dzisiaj wracało. Później. Patrzcie, to jest pierwszy boss! No i oczywiście zawsze będzie mi trafiał tą tarczą i zabijał. Innego ataku nie zrobi przez całą swoją karierę, tylko zawsze będzie robił to. Nie, ten młotek... Nie mogę walczyć tym młotkiem, nie jest odpowiedni. Plus w sumie już teraz... Ta kosa jest mocniejsza nawet od niego. O nie, naprawdę są przeciwnik, dziomek? Pierwszy boss. Tylko ma jakieś lepsze namierzanie w tej tarczy swojej. I nie strzela promieniem z miecza. Nie zdążył zrobić ostatecznej rundy swojej machania. Ale dobra. Nie mój kłopot czy coś. Sam tu mamy runę. Dobra, no to idziemy przez katakumby. No teraz to piszecie, jak już o tym mówiłem dawno. A skoro przez katakumby, to oczywiście moim głównym celem będzie sprawdzenie, czy pewna rzecz, o której też się dowiedziałem, mimo swojej woli, już ma miejsce, czy jeszcze nie? Mówię tylko, że dobrą drogą idę. Szczerze nie jestem w stanie powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak. Więc dobra. Tak, tutaj są te pokoje. Tu jest on. To jest zdecydowanie dobra trasa. Niekoniecznie może najbardziej optymalne, ale prowadzi tam, gdzie chciałem? Prawdopodobnie. A może nie? W sumie nie wiem. Jednak nie. Trafiłem niedaleko, ale to nie tutaj.
Dobra, jakoś sobie poradzę z tym wszystkim. Jeśko, domownicy strasznie wrzeszczą. Mam nadzieję, że ich nie słyszycie. Dobra, strzelać ile chcecie. Mnie to teraz nie interesuje. Ja po prostu muszę dojść do tego przejścia do katakomb, które powiedzmy jest dla mnie najłatwiejsze do osiągnięcia. Nie wiem, podkreślam, którędy będę musiał iść tak prawidłowo, ale nawet nie idę na prawidłowość, ja chcę po prostu sprawdzić jedną rzecz, o której słyszałem. Ile w niej prawdy, nie wiem. No ale jak mówię, jest to jedna informacja o katakombach, którą słyszałem do tej pory, więc no. Okej. Pa, mrogarze. I teraz tak, tędy to było... Dokładnie. Tu jest to wejście do katakomb, którego szukałem. A jak to jest pięknie, patrzycie, jak tą kosą po prostu eliminujemy ich, tak po prostu. Ja też nie ukrywam, fajnie byłoby dostać jakąś broń, która nie bije tylko fizycznie, ale też od żywiołów jest nadal dosyć mocna. Oczywiście obaj tutaj zginęli. Mhm. Tutaj tym razem już nawet zrobię w ten sposób, czemu nie. Oto już chcę wrócić na armię bossa właśnie, powiem wam szczerze, bo słyszałem o niej kilka rzeczy. Pierwsze ponoć znacznie ułatwia ona właśnie nawigowanie po tej lokacji. A druga sprawa to jest akurat całkowicie ludzka. Musiał mnie zabić, oczywiście, nie mogło być inaczej. A druga sprawa właśnie to, że ponoć jest tam jeszcze coś trochę innego niż można byłoby się spodziewać. I ile w tym prawdy, to ja już nie wiem. I faktycznie mi się teraz trochę leczy. Nie jakoś mocno prawdopodobnie, bo ta rękawica dalej jest słaba. Ale leczy, to się liczy. Ale oczywiście to leczenie i tak nie pomoże nic. I w ogóle, po co ma pomóc, jak jest przeciwnik starszą, który oczywiście ma jeszcze takie szybkie ataki, że nie ma szans, żeby się obronił w jakikolwiek sposób. Dobra. No to idziemy. A to nie wiem, no jeszcze pajak. No, serio? Hey, over here. Czyli jednak naprawdę coś tutaj było. Okej. Okay. Nie wiem co, jak, gdzie, ale było coś jednak. A, czy dopiero teraz powinienem z tym walczyć? Who cares? It's dead. Antanas and Caslo are waiting for you. Hurry, this door leads to the Citadel. Okej. A tutaj coś chyba będzie, ale ewentualnie nie teraz, tylko później czy coś. Dobra. Mniejsza z tym. Uwozimy do Citadeli. No i zobaczymy, co dalej. Kolejny kryształ. Czy to sugeruje, że tutaj też wrogowie już są? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Tak? Też są wrogowie, choć nie byle jacy. Jest to może najszybszy sposób, ale przynajmniej go wyeliminuję bezpiecznie. Dzięki temu, że mogę tak to robić. Dobra. Okej. Jak gdy ci ta kosa nawet w jednej ręce jest zabójcza. Ale dobra, teraz tym się przejmować nie będę. To żeby czaszka? No oczywiście, co innego mogło tu być.
we meet again. Ah, okej. Okay. Jak takie coś spotkam, to mogę się z nim komunikować, okej. Okay. Mhm. Tam oczywiście nie przejdę, bo po co? Są jacyś wrogowie. No ale tu nie ma co się kłopotać teraz. O, wróg starej daty. I to jeszcze całkowicie to jest w ogóle ten sam, co w samouczku był w ogóle. Jeszcze coś przed pierwszego bossa. I oczywiście taki jeden, który będzie mi przerywał każdą moją modlitwę leczniczą, bo tak. Oczywiście, jak jesteśmy w Cytadeli, żebyście nie liczyli na to, że ja pójdę z wątkiem. Nie, 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 ja chcę pozwiedzać. Chociaż z tego, co widzę, to większość miejsc jest poblokowana. Chociaż nie, dobra, są jakieś notatki. That they are helpless. They will be lying in the streets, starving, wishing Adir was still here to take care of them. My brothers, as much as I want to, I cannot see Antanas as our spiritual father anymore. His influence seems and limits to what he needs. It's better to fight until the end, and even if this battle is our fate, I cannot condone what he does. Does he not see the humanity in others? Does he really heal them? I think not. Join me and share your doubts. Czyli co, ten Antanas jednak okaże się kimś mocniejszym niż go przedstawiam na początku? Okej. Okay. Oczywiście, zapłacę runą za te drzwi. Mam nadzieję tylko, że małą. O, proszę, proszę, jakie piękne bugi. Okej, okay, oczywiście ten powstanie. Prawdopodobnie nie nawet jeden raz, a kilka. Znaczy nie, dostałem już doświadczenie, więc... Dobra. Kokon. Pawąż. Dobra, czyli kolejna tarczka, której i tak nie użyję, bo no, najprościej w świecie nie noszę tarcz. A proszę, bossu! Nie sądziłem, że... No nie wierzę, że tyle twoich kopii tu będę mógł spotkać. Okej, warto zapamiętać. Jeśli widzisz bossa, czy tam przeciwnika, który wygląda jak pierwszy bossu, trzy ciosy i po tobie. Chociaż to chyba pokazuje, że w końcu powinienem wrócić do jakiegoś lepszego pancerza. Ale może nawet do żywej legendy, to jest najwytrzymalsze, co mam, więc... Nie będę tego żałował w względzie życia, ale niech będzie. Jestem hałaśliwy. Pewnie mocno powolny. Ale zobaczymy. To wiem, może się okazać, że to jest to, czego było właśnie trzeba. No mi mam biją. Czyli fizycznie rzecz jasna, bo wiem, że mag pewnie teraz mnie zdziesiątkuje w sekundę. Dlatego dopiszę tu ja jego zdziesiątkową, zanim on zdąży zrobić to samo ze mną. Ja. Nie podoba mi się ten pancerz, nie będę ukrywał, ale... No jest to konieczne, jeśli chcemy zwyciężyć teraz. Dobra. I znowu bossu. Dobra. No nie jest już aż tak źle, jak było. A zdecydowanie teraz też... gorzej jest ze mną, jeśli chodzi o moje możliwości. Pewnie tak tutaj zginę znowu. Właśnie przez ten teraz ciężar. O, jednak nie.
Przy jeszcze nie te. No wiedziałem. Ja zacząłem po prostu jesienią, to ten tutaj jełop. Ja bardzo fajny, tylko. Ta mobilność jest jeszcze gorsza. Nie wiem, może gryf? Zobaczmy, jak będzie wyglądał. Lżejsze, ale już byłem na strefie, powiedzmy, białej, więc. Może być tak. I w sumie pomału już mi się kończy czas antenowy, jakie to zwykle nażywać. Więc pewnie dzisiaj nie spotkamy naszych kumpli Castle i tego całego Antanasa, który w sumie no nie do końca jest kumplem, ale no. Ale muszę go odnaleźć. I zaraz jeszcze stracę całe expy. Do tego jeszcze brakuje, do tego, żeby było idealne zakończenie. Dobra. Nie będę nawet czekał, kleję to po prostu i lecimy pozbyć się maga. No, super. Wiecie co, nie. Nie, mi starczy, chciałem pokazać więcej, ale niestety już nie dam rady. I żeby nie było, chyba wrócę jednak do tej całej mądrości. Nie jest to może najlepsza zbroja, ale przynajmniej dzięki niej mogę być w strefie. No właśnie, w strefie zielonej, czyli jakby nigdy nic. Tak więc no ja dziękuję. To by było na tyle, no i miejmy nadzieję, że następne epizody będą bardziej udane. A na obecnie mam, co już, jak mu powtarzam, tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.